Jak zwykle w polskiej ekstraklasie podczas okienka transferowego sporo ruchów. Jagiellonia potwierdziła pozyskanie kolejnych zawodników. Zapraszam na odcinek. O całej sprawie najpierw poinformował Krzysztof Stanowski. Jagiellonia za łączną sumę 750 tysięcy euro pozyska dwóch piłkarzy Wisły Kraków, Jesusa Imaza oraz Martina Kosztala. W transakcję został włączony również Lukas Klemens, który znajdował się na liście transferowej Jagi, a ponadto drużyna z Podlasia zobowiązała się do opłacenia części kontraktu Łukasza Burligi. Obrońca po rozwiązaniu kontraktu z Jagiellonią trenuje z Wisłą i jest bliski powrotu do krakowskiego klubu. Wszystkie te doniesienia potwierdził prezes drużyny z Białegostoku Cezary Kulesza. Napisał na Twitterze, że do finalizacji transferów brakuje jedynie zaliczenie przez piłkarzy testów medycznych. Transfer swojego obrońcy potwierdziła Korona Kielce. Djibril Diaw opuści polską ekstraklasę i przeniesie się do Ligue 1. Senegalczyk tuż przed rozpoczęciem przygotowań do drugiej części sezonu otrzymał atrakcyjną ofertę od przedstawicieli Angers i poinformował władze ekipy z województwa świętokrzyskiego, że nie jest zainteresowany przedłużeniem swojego pobytu w drużynie żółto-czerwonych oraz chciałby doprowadzić do swoich przenosin do Francji jeszcze w styczniu. 24-letni zawodnik po zaliczeniu obligatoryjnych testów medycznych związał się z nowym pracodawcą do końca czerwca 2021 roku i będzie w zespole występował z numerem 27 na koszulce. Pozostałe szczegóły przeprowadzki Senegalczyka do Francji nie zostały ujawnione. W mediach pojawiły się jednak informacje mówiące o tym, że Korona na sprzedaży swojego piłkarza zarobi między 200 a 500 tysięcy euro. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!